Elo, melo, siema wszystkim. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Środa, środa, ja dzisiaj jestem trochę przyrąbany, ale chyba damy radę. Po prostu jest taka pogoda, że nie mam po prostu głowy do wszystkiego. Git, git, no i superowo. Jeszcze tutaj czata wydzielimy. Jest jak nie. Wszystko pięknie. Och, i tu będzie dobrze. Jeszcze trochę sprzęt tutaj skonfigurujemy, żeby było widać jak najlepiej. Super, super, bardzo się cieszę. Bitna firma, ale solidna, pamiętajcie. Także staramy się wywiązywać ze wszystkiego. Taki jest plan na życie. Tak, tak, tak. Widziałem, widziałem. Elo, elo, dobra, poczekamy sekundkę, zaraz zobaczycie, co tu będziemy naprawiać. To jest telefon widza, iPhone X. Tutaj już sokole oko Daria wyłapało, że na miniaturce był XS, ale taka grafika akurat była dostępna na komputerze. 15748, zaraz sobie tutaj przeczytamy opis, zobaczycie, co tutaj jest. Powiem wam szczerze, że trochę nadrobiliśmy robotę i ta moja kubka tutaj tak zmalała. Przez chwilę się nawet zastanawiałem w ogóle, co ja mam dzisiaj naprawiać. I wybrałem tego, ale tu już tak niewiele zostało, bardzo niewiele. Ogarnęliśmy się ze wszystkim. Dużo zrobione, dużo zrobione. Także wychodzimy na prostą, jeśli chodzi o terminy, przynajmniej tak to wygląda. Też trzeba wykorzystać ten moment, w którym troszeczkę jest ruch mniejszy. To po prostu jest, można nadrobić wtedy właśnie takie tematy, żeby tutaj jakaś góra wielka nie była, nie leżała. Słuchajcie, jeśli chodzi o koszulki, to jeden wzór wrzuciłem już na naszą grupę. Jutro albo pojutrze wrzucę resztę wzorów, będzie łącznie 10 wzorów różnych. Mam kilka już, ale nie będę wam ich pokazywać. Chociaż mogę w sumie kilka pokazać, ale nie będę teraz. Może później to zrobimy. Albo mogę wam pokazać teraz. Chcecie zobaczyć koszulki? Jak chcecie, to dawajcie. Tylko mało łapek w górę, jest 58 osób, a 19 tylko polubień. Także zróbmy tutaj taki life work balance, czyli like i person balance. Czyli zlajkujcie ci, co nie zlajkowali, i pokażę wam nowe wzory koszulek. Tych, które przynajmniej są na razie w tym momencie zaakceptowane. I już niedługo, bo zaraz po nowym roku będzie można zdobyć nasze koszulki. Będzie można je nabyć, zakupić. I będą specjalne zniżki dla Raptusów. Mieliśmy rozdawać za darmo, ale przy kosztach robienia tych koszulek niestety przeliczyłem się. Ale Raptusy będą gratyfikowani w zależności od stopnia bycia Raptusem. Będą 3 poziomy zniżek, także myślę, że nikt nie będzie pokrzywdzony, a będzie można fajną jakościowo koszulkę T-shirt. Tak, będzie można nabyć. Nie mieliśmy 14, nie mieliśmy ani jednej. To już wam zaraz pokażę tutaj, co ja mogę wam pokazać. No to słuchajcie, t-shirt. Widzisz, taka pierdoła jednak czasami człowiek się zastanowi, co chce powiedzieć.
Dobra, słuchajcie, no to pokazuję wam, jakie będą koszulki dostępne. I już odpalamy pulpit. Trochę go zwiększymy. I teraz tak, słuchajcie. Czyli tak, to jest kolejny, który można dostać, znaczy, który będzie. Oczywiście koszulki są nasze autorskie, także copyright, serwis 24. Tak to wygląda. Dziwne, u mnie działa. Fajny wzór. Hajba, Stefania. Drugi wzór to jest ten, który też pokazywałem na naszej grupie wsparcia. Czyli kurwa, nie działa. To też jest całkiem spoko. Wydaje mi się, że fajnie. Kolejna propozycja to jest ta, aczkolwiek to jest jeszcze do zmiany. To jest akurat w takim, no mi nie do końca leży, tak? Ale to spoko koncepcja, ale odklejona troszeczkę od reszty tych innych grafik, które będą. Także tutaj jest jabłko, ale to jest akurat do zmiany. Tu będziemy szukali innego wzoru. Kolejna, tu jest, są dwie opcje, wody czy wino, tak? To jest pierwsza opcja, wody czy wino i zaraz wam pokażę drugą. Gdzie jest jeszcze jedna? Tak, tutaj jest. Słuchajcie, to jest woda czy wino. Tu macie drugą wodę czy wino i chyba ta będzie. To będzie ta główna. Z tyłu na plecach będzie serwis 24, logo. Fajnie, bo naprawdę ładnie wygląda nasze logo na plecach. A z przodu właśnie będzie właśnie jedna z tych grafik. Będzie to, normalnie robię to w pół godziny, będzie. I słuchajcie, to jest woda czy wino. Jeszcze macie tutaj, to jest dla Daria taki ukłon. Naszego tutaj Daria. I mamy Wise. Wygląda to tak. W kolorze czarnym i w kolorze białym. Wydaje mi się, że tutaj ta koncepcja zostanie. Ewentualnie jeszcze jest delikatna opcja, żeby tutaj gdzieś Raptusa wrzucić, ale tak to wygląda. I teraz tak, jeszcze jest kolejna, no to mamy tutaj coś takiego. To też jest fajne. Kolejna koncepcja. Panie, samo się zbiło. Cytat nieznanego klienta. No i tu, to jest akurat do, w ogóle do zmiany, bo to mi się w ogóle nie podoba. No ale jest powerbomb, tak? Jest taka, ale to odrzucamy, nie będzie powerbomba w ogóle. Olewamy to. Za to będzie jebać biedę i będzie Subaru. Mam brodę złodzieja. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i właśnie będzie, normalnie robię to w pół godziny. Ten tekst też z tego, co pamiętam, poprosiłem, żebyśmy ogarnęli to. Także tak to wygląda. Kto nie widział, to musi się cofnąć do streama kawałek, sobie zobaczycie, ale to są wstępnie wzory koszulek, które będą dostępne i wydaje mi się, że fajnie wyszło. Naprawdę, tu podoba mi się ta koncepcja i naprawdę grafik jest mega, 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 mega. Nie wiem, jakoś mi nie podszedł ten powerbank. Jakoś, nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, wzorów jest dużo, bo mamy dużo, dużo tekstów, które są i może być fajnych wzorów, ale jeśli ktoś... Musimy sprzedać te koszulki, tak? Bo ja muszę zapłacić za projekty, ja muszę zapłacić za koszulki, muszę zapłacić za zrobienie tego, za całą logistykę. To naprawdę, jak zacząłem liczyć, to naprawdę są duże pieniądze. I żeby w ogóle to się zwróciło, to musimy sprzedać kilkadziesiąt koszulek, żeby zwrócił się ten projekt. Nie mówiąc o tym, żeby coś tam zarobić, tak, na rozwój kanału, no bo pieniądze, z których zarobimy, no to tam marża będzie niewielka, tak, ale jakiekolwiek tam złotóweczki, które z tych koszulek wejdą, no to oczywiście idą na rozwój kanału. Także zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie koszulkami. Będziemy zbierać zamówienie na grupie wsparcia. Myślę, że maksymalnie w przyszłym tygodniu będę znał ceny, maksymalnie w przyszłym tygodniu będą już opracowane wzory. No i będziemy zbierać zamówienie na konkretne wzory, na konkretne rozmiary dla osób, no i będziemy działać. Tomi, tego serwis 24 nie będzie na dole. To serwis 24 będzie z tyłu, będzie miało bramówkę, także będzie na 100% widać. Faktycznie
Słabo widać to czerwone na czarnym, ale to zrobimy. To na razie są tylko takie grafiki poglądowe. Dobra, słuchajcie, bo 10 minut minęło, a naprawy nie zrobiliśmy. O, Andrzej, łapa w górę dla ciebie. Czy mnie nie słychać? Bo mam wyciszone. Wszystko wyciszone. Jest. To łapka w górę. Słuchajcie, przypominam o konkursie, tak? Czyli mamy dwa konkursy. Zapomniałem totalnie o naszym jabłku timerze, tak? Jabłko timer, czyli w tym momencie nakręcam go, nie mówię wam na ile. Odstawiam go na bok, żeby nikogo nie wkurzał. I teraz tak, słuchajcie, zasady są proste. Jak jabłko timer zacznie brzęczeć, to dzwonicie na numer, który jest podany w opisie streama. Jeśli zadzwonicie do mnie, ja odbiorę ten telefon i pogadamy chwilę na głośnomówiącym, to dostajecie nagrodę, prawda? Tylko tą nagrodą będzie któryś z tych raptusowych numerków. I teraz tak, każdy, kto pisze komentarz, bardzo proszę, żeby napisał przy komentarzu cyfrę od 1 do 5. I wtedy w zależności od tego, ile będzie komentarzy z jaką cyfrą, to tych komentarzy, których będzie najwięcej z daną cyfrą, na przykład z trójką, to wtedy osoba, która się do mnie dodzwoni, dostaje prezent numer 3. A co jest w prezencie numer 3, tego wam nie powiem, bo tego nikt nie wie. Nie wie tego nawet ten raptus, który jest tutaj. Czyli widzowie, którzy wpłacają pieniążki, oczywiście wszyscy, którzy chcą w ogóle się dodzwonić, muszą zadzwonić też. Nie, sorry, zadzwonić nie, tu przesadziłem. Inaczej. Będzie do wygrania gadżet od nas dla osób, które dadzą komentarz, wpłacą 5 zł na dzieciaki i zasubskrybują, oczywiście zalajkują kanał. To jest jedna nagroda. Kurczę, mogłem ją wziąć w sumie. Zaraz przyniosę. Poczekajcie, bo żebym się zagalopował z tym wszystkim. Jest. Tenka, dzięki. Łapa w górę dla ciebie. Słuchajcie, oczywiście, żeby było. To jest do wygrania dzisiaj, znaczy do wygrania, to jest do zdobycia dzisiaj, do bycia wybranym. Czyli osoby, które wpłacą przynajmniej 5 zł na dzieciaki, które dadzą komentarz, które zasubskrybują kanał i zalajkują transmisję. Na koniec streama wybiorę osobę, która dostanie wireless speaker IPX6 waterproof BT308, czyli fajny speaker, którym możecie jechać na plażę i na przykład pograć, włączyć sobie jakąś muzykę, prawda? Czy jadąc na działkę, czy jadąc na camping, czy jakiekolwiek inne rzeczy, możecie sobie pograć, czyli to jest do zdobycia, jeśli tylko dacie komentarz, wpłacicie 5 zł na dzieciaki, dacie lajka i zasubskrybujecie kanał. Jeśli ktoś nie zasubskrybował, to spośród tych osób wybiorę jedną, która dostanie na koniec transmisji ten oto głośnik. A osoby, które ogólnie dają komentarz i te oczywiście, które wpłacają 5 zł na dzieciaki, to dają numerek przy swoim komentarzu. I tych numerków, których będzie więcej, to ta osoba, która się do mnie dodzwoni w momencie, w którym jabłko timer zacznie dzwonić, dostanie nagrodę, która jest w tym pojemniku. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne i klarowne. Ja już sam się zamieszałem. Tyle jest zasad tego wszystkiego. Wepo, dużo może się dziać, ciężko powiedzieć, naprawdę. I teraz tak, słuchajcie, to jest opis tego X-a. Telefon trafił na wymianę tylnych plecków do serwisu w Warszawie. Niestety, ale serwis coś zrobił, że telefon jest w bootloopie. Logo Apple pojawia się i znika. Można przejść w tryb DFU, ale przy wgrywaniu nowego softa wyrzuca błąd 9. Poprzedni serwis nic nie grzebał z płytą główną. Telefon nie upadł, ale rozbitą miał tylnią szybkę. I to mnie trochę zastanowiło, jak ta tylna szybka się zbiła. Poprzedni serwis nic nie grzebał z płytą główną. Telefon nie upadł, więc nie jest to raczej problem z rozkulkowanym układem na płycie.
Poinformował mnie tylko, że po wymianie szybki z tyłu telefon się raz uruchomił i później już nie chciał. Wygląda to na błąd oprogramowania. Proszę o jakikolwiek kontakt, jeśli będzie trzeba rozlutować płytę. Chcę znać proces naprawy, aby uniknąć dodatkowych kosztów i podjąć odpowiednią decyzję. Pozdrawiam. No i tu jest taki PS, ale wam przeczytam. Bardzo byłbym zadowolony, gdyby ten konkretny przypadek trafił na live YouTube. Dlatego, że jestem fanem tego serwisu i oglądam, jak i wspieram kanał. Pozdrawiam. Również Maksymilian pozdrawiam i dzięki temu właśnie będzie ten telefonik robiony na live. Patryk, jasne, że się opłaca i chce zakupić. Artur, grafiki, tak, tak, Wektor, koniecznie Wektor. Zog 991. No, powinno od razu załapać. No wiem, Wepo, powinieneś podłożyć drugi wyświetlacz, na wszelki wypadek. Super. Tomi, łapa w górę. I mamy tutaj też dwójeczkę, superowo. Słuchajcie, oczywiście osoby, które już wcześniej dzwoniły, dodzwoniły się do mnie, niestety nie mogą już uczestniczyć w konkursie, tak? Musimy dać szansę innym. Dlatego ze względu na to, że dwa razy pod rząd odebrałem numer, który był z zagranicy, to niestety w dniu dzisiejszym muszę przeprosić wszystkich tych, którzy chcą się z zagranicy dodzwonić. Dzisiaj wybieramy numer lokalny, czyli jeśli będzie pierwszy numer, który się do mnie dodzwoni z zagranicy, nie będę go odbierał, poczekam na kolejne połączenie. Także z góry uprzedzam, dajmy tutaj lokalsom też wygrać, z tego względu, że numery z zagranicy mają ten priorytet podobno, tak? Nawet nie wiedziałem. To dajemy tutaj wygrać komuś na miejscu. No i wysyłka jest trochę tańsza. To też jest taki plus. Słuchajcie, no rozkręcę go na razie, otworzymy go wstępnie, zaraz go podłączymy, zobaczymy, co się z nim dzieje. Wysłałem właścicielowi linka do streama, ale nie wiem, czy odczytał maila. Słuchajcie, oczywiście też przy okazji, jak już jesteśmy wszyscy, przypominam, że po pierwsze mamy grupę wsparcia. Grupa wsparcia na Facebooku, link do Facebooka jest w opisie streama. To jest pierwsza sprawa, zapraszamy wszystkich, którzy chcą się czegoś tam nauczyć, którzy chcą uczestniczyć tutaj w życiu grupy. Chyba jest ponad 800 osób już w tym momencie, 820 chyba z tego, co patrzyłem ostatnio. I oczywiście przypominam o tym, że wpłacamy na dzieciaki, tak? Czyli wszystkie wpłaty, które dostajemy tutaj, które są oznaczone jako dla potrzebujących dzieci, lecą na pomoc dzieciakom. Uzbieraliśmy ponad 50 tysięcy złotych od początku roku i zbieramy znowu. Czyli słuchajcie, zapraszam i zachęcam Was do wpłat. Wszystko idzie po to, żeby pomagać, a już niedługo zaczynamy startować w styczniu z wielkoorkiestrowo-pomocowo-świątecznej pomocy streamami. I też będą nasze aukcje, ale aukcje wystawimy po 20 stycznia, tak żeby się zakończyły na równo z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Elo, elo, siemaneczko wszystkim. Przypominam o lajkach, czyli jak wchodzicie, lajkujecie, jeśli chcecie uczestniczyć w konkursie, jeśli chcecie, nie w konkursie, jeśli chcecie zostać wybrani na tego waterproofa super wireless speakera, no to pamiętajcie, komentarz, łapka w górę i subskrypcja kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Okej, okay, mamy go. Powiem wam tak. Zawsze zastanawiam się, po co ta klapka była zmieniana. Ale widzę, że bateria była wypinana na pewno. No to dobrze, bo to dobrze świadczy. Ale tak, wyświetlacz też był wymieniany. No i chyba nie wierzę, że takie są folie w oryginalnym wyświetlaczu. Szczególnie, że mamy tutaj jakiegoś JCA. No to raczej nie jest chyba oryginał. Nie, no bo mamy jakieś te plomby jakiegoś ping-ponga. Nie wiem, może masz uszkodzony port USB. Ogólnie tak. O, bateria jest przebita. Chyba dlatego nie działa. Chyba dlatego jest bootloop. Jak myślicie?
Zepsuło się. Ano właśnie. No ale nie było nic w opisie, że tylko była klapka robiona, że nie był wcześniej serwisowany. Pojawia się i znika bot lub poprzedni serwis nic nie grzebał, nie upowiem. No tak, nie upadł, a był wyświetlacz już zmieniany. Tylnia dupka była zmieniana. O, Radek, no to gratuluję. KVCPR 370. Filmik z bateriami będzie, myślę, że w przyszłym tygodniu, bo jednak na testy trochę schodzi, tak? Chyba, że możecie mi też podrzucić pomysł, w jaki sposób przetestować powiększoną i niepowiększoną baterię. Jak na ten moment mam trzy typy, cztery w sumie. Bo ogólnie tak, test na jakimś filmiku 4K 60 klatek z włączonym wyświetlaczem. No i oczywiście sprawdzimy, ile wytrzyma ten telefon. Chciałem włączyć rozmowę, zobaczyć, ile na rozmowie. Po prostu włączyć, zestawić połączenie, niech sobie ten telefon leży z zestawionym połączeniem. To. Ciężko byłoby użytkować go tak samo w dwóch przypadkach, tak? Także tutaj nie bardzo. Muszę zrobić coś, co mogę puścić i zostawić i włączyć stoper na przykład. Czyli co mi przychodzi właśnie? Albo filmik 4K, rozmowa telefoniczna, po prostu zostawić ją włączoną. Nie będzie na mnie, nie będzie na mnie, no bo widać, że ja delikatnie, żebym to zrobił tutaj, odkleiłem, a to jest po środku baterii, także ja nie wsadzałem tego głęboko. Spokojnie, ludzie mi wierzą, jeszcze mi wierzą, także raczej nie, wydaje mi się, że nikt mi nie powie, że to ja. Także zejdzie z tym materiałem, tak? Żeby tutaj nakręcić 2 godziny, zestawić to, zrobić trochę z programatorem, pokazać na programatorze, odczytać je. Jako kamera na live. No to widzicie, no to nawet 2 razy 7,5 godziny to jest 15 godzin testowania, tak? Także zejdzie, myślę, że w przyszłym tygodniu materiał będzie najwcześniej. Zobaczcie, podklejone jest na taką taśmę przezroczystą ta bateria w ogóle. No nic, zobaczymy. Podłączmy go na zasilaczu. Może się okazać, że to jest prosta naprawa i coś mi śmierdzi to baterią jednak, że ta bateria będzie do zmiany. Wyjdzie w praniu. Tak, wideo na YouTube to na 100% będzie. Ok, reaguje na włącznik. Prąd jest normalny. Powinno być jabłko zaraz. Jest jabłko. Dobra, pewnie mi się wystrają kamery, jakby to robił softa. Ale był robiony soft, wywalało błąd 9. Zobaczymy, czy uda nam się coś tu zrobić. Mamy tak, recovery mode, go flash, o jest, nie mam nawet softa. Dobra, znowu downloadujemy to, damy mu chwilę. Przy okazji, zobaczcie, panie, samo się zbiło. Cytat klienta. Już niedługo, dostępny, serwis 24. Czekamy zatem. Opowiadajcie, jak tam w ogóle przedwigilijne nastroje, przedświąteczne? Lubicie w ogóle okres świąt? Lubicie święta? Opowiadać. Jak to u was jest? To ja wam powiem, jak jest u mnie. No, na razie powiem wam szczerze, 3 osoby się tylko liczą w walce o nasz...
głośnik Bluetooth. Tylko trzy osoby wpłaciły kasę. 5 zł na dzieciaki, pamiętajcie. 5 zł na dzieciaki, koment, like i subskrypcja. I wybieram na koniec streama kogoś, kto dostanie ten oto bezprzewodowy, wodoodporny, wodoszczelny głośnik Bluetooth. Także zachęcam. Tylko 5 zł na dzieciaki, pamiętajcie. Komentarz, subskrypcja i like. I możecie być właścicielami na koniec streama takiego oto głośnika Bluetooth. Andrzej, jak ci najmniej pokazywałem na początku streama, musiałbyś się cofnąć, zobaczyć tamte koszulki. Będzie 10 wzorów. No ja osobiście tak mało świąteczny jestem, także... Męczą mnie trochę gdzieś jakieś wyjazdy czasami. Jak gdzieś trzeba jechać i siedzieć tam cały dzień. Ach, ja to nienawidzę takich rzeczy. Turkson, mamy tutaj 500 na 500 łącze symetryczne. 500 na 500 megabitów. Okej, okay, jest, mamy go znów do wyładowanego. Bierzemy, dobra. Pełnego flesza, iPhone X i lecimy z koksem. Niech się robi. Czekamy. Zadziałaj, zrób się iPhoniku. Zbyszek, łapa w górę dla ciebie. Wywalił się jednak. Wywalił się. Ja to myślałem, że sobie pooglądam zdjęcia w międzyczasie. A tu dupa. Jak to się stało, że on nie działa? Spróbujemy przez iTunes Flasha. Marcin, to jest jabłko Timer. Jest odłożony z boku. Cztery wolty jest. Ale coś słaby, straszny prąd. Nie, coś jest nie tak chyba.
No, zaczynasz. A coś nie ciągnie prądu w ogóle z zasilacza. Zdecydowanie nie ciągnie. Jabłko Timer, a jak jest wpisane w opisie? Bo aż teraz się zastanowiłem trochę. Jabłko Timer, oczywiście, że Jabłko Timer. Apple Self Service Repair. Słuchaj, powiem tak, jeśli chodzi o to, no to Apple wyszło do klienta, tak? Mieli wyjść, mieli umożliwić naprawy i to zrobili. Co prawda na swoich zasadach, ale zrobili. Czy jest to opłacalne? Wydaje mi się, że nie. Patrząc na części, które trzeba dokupić czy coś, taniej wyjdzie pójść do serwisu i to zrobić. Nawet autoryzowanego, niż samemu próbować to robić. W szczególności, że za niektóre narzędzia naprawdę trzeba zapłacić kupę pieniędzy za wypożyczenie, tak? No ale tam kaucję, powiedzmy. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wiem na pewno, że będzie bardzo dużo pracy związanej z tym, że ktoś myślał, że sobie poradzi, a jednak się okaże, że sobie nie poradzi. No nie, wywaliło się znowu, ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się z tego względu, bo on mi tu w ogóle, nie wiem czemu, ale nie ciągnie w ogóle prądu. Wypniemy mu jeszcze baterię inną. Także trzeba jednak, trzeba być ostrożnym, jeśli coś chce się robić. Trzyma ta bateria w ogóle? Dobra, trzyma. Dobra, próba numer 2. Siema, siema wszystkim, którzy dochodzą. Sławomir Malinkiewicz, bo mam tutaj dwa telefony jeszcze podpięte pod komputer, które robią za kamery, także mam tutaj XS-a i 8. Stąd właśnie się pojawił. No zobaczymy, czy ruszy teraz. Zaraz, jak nie ruszy, to jeszcze wypniemy wszystkie taśmy, spróbujemy bez taśm to zrobić. A jeśli nie ruszy nadal, to... No to będzie problem. Będzie problem. To nie jest XS, to jest X. X, X, X. Zdecydowanie X. Wywaliło się, dupa. Okej. Okay. I tyle to z tego. To słuchajcie, wypinamy, to jest moja bateria. Wypniemy wszystko tak naprawdę, nawet wyświetlacz. Trochę się zastanawiam nad tą taśmą, bo ona jest tak trochę dziwnie wygląda, ale dobra. Zostawimy tylko doka, wypniemy Face ID key.
Wszystko takie upalcowane jest, powiem szczerze, że średnio wygląda ten telefon. Znaczy nie jest tragiczny, ale nie wiem jak oni tutaj chyba robili tą klapkę jakimś chyba dłutkiem czy czymś, bo bardzo dużo jest, jest pouderzane, tak? Bardzo dużo tego jest. Jest no, słabo, słabo. Chyba z lasera nie korzystają. Ale to też mnie zawsze zastanawia, jak to jest, że tam przestał działać ten telefon po wymianie klapki i telefon trafia tutaj. Bo tam powiedzieli, że no działał, ale już nie działa. No i dziękuję i do widzenia, tak? No, no to nie próbują go naprawić? Nie próbują sami czegoś zrobić? Klient nie wymaga tego, że no ale przepraszam was, dałem wam sprawny telefon i mam teraz niesprawny, to zróbcie mi go. Tylko co mówi, a dobra, w porządku, no nie działa, to dziękuję, pójdę gdzieś indziej, tak? Kurde, no u nas to by nas, zjedliby nas, ja muszę stawać na głowie czasami, żeby wyjść z jakiejś sytuacji, żeby dobrze wyjść, żeby, nie wiem, kupić telefon, albo żeby naprawić, jeśli jest jakiś fuck up, tak? No rzadko jest, ale zdarzają się. Nie wiem, coś padnie, ja nie uprzedziłem, że może paść, no to jest mój błąd, tak? No to wtedy trzeba to wziąć na klatę. I no ja nie mówię, że dobra, to wie pan co, to... No to tyle, no nie działa, to proszę pójść sobie gdzieś indziej naprawić, nie? No i jak, dlaczego? U nas tylko tak wszyscy cisną. No to zaraz zobaczymy. Teraz, bez taśmy. Czyli podłączamy go w ten sposób. Znaczy, my mamy coś takiego za... Zastrzegłem sobie, że w przypadku telefonów po zalaniu, to nawet nie ma dyskusji, nie? Że gorszy stan może być. No i ogólnie, jak jest jakiś taki trup, tak? W sensie, że gdzieś tam porozpieprzany, coś tam, ja muszę lutować płytę i jest ryzyko, że na przykład procek padnie czy coś, to ja mówię od razu wprost, tak? I ludzie to wiedzą, ale pod warunkiem, że powiem, chociaż mamy to w regulaminie, ale wiadomo jak to jest. Różnie bywa. A czemu go teraz nie ma? A, w piątek. Recovery już tu odpalamy. Czyli znowu wchodzimy na Go Flash. Weźmiemy iTunes Flash, Anti-Recovery Flash, Flash i sprawdzamy, co się stanie. Panie, samo się zepsuło. Samo się zbiło. To mi 80. Zależy od miesiąca. No może to być 40 sztuk, 50. No mówię o naprawach płyt głównych, tak? Nie liczę wyświetlaczy, nie liczę baterii, nie liczę taśm, nie liczę jakichś tam pierdół i innych telefonów. Mówię tylko o stricte iPhone'ach, które przychodzą na naprawę płyty głównej. No to tak myślę, że około 50 sztuk średnio miesięcznie. Ale dużo teraz MacBooków. Dużo MacBooków, ostatnio przyszło dużo iPadów. Sporo zaczęło takiego innego sprzętu przychodzić. IT David, PC Build. Sugona, jak masz kasę, to Sugona, tak? Ewentualnie jakiegoś Quicka, ale no te Sugony z tymi grotami od JBC rączkami są spoko. T36, T3602. No ale to jest wydatek rzędu już tam powiedzmy te 1400 zł za tego T36. No ale wydaje mi się, że to jest najlepsze, co można zrobić, kupić sobie taką lutownicę na początek. Nie no, ale widz... Właściciel tego telefonu jest widzem, tak? Także wydaje mi się, że nie zarzucałby mi, że coś zepsułem, prawda? Także nawet nie wchodzi to w grę. No słuchajcie, no mamy cały czas error 9. I to się robi problem powoli. Spróbujmy jeszcze jedną rzecz zrobić.
Damy mu jeszcze fix flasha, ale to raczej nic nie da. No teraz troszeczkę, zauważyłem, że tam troszeczkę się ruch ruszył, tak? Mówię też o naszym serwisie na Norwid, trochę więcej laptopów zaczęło przychodzić, wszystkiego. No jest delikatny taki, w grudniu troszeczkę się ruszyło bardziej, ale to jest jeszcze nie to, co powinno być. O, te iPhony też są spoko, no. Słuchajcie, jabłko Timer grzeje cały czas. Powiem wam, nie powiem wam ile jeszcze czasu, ale ja już wiem. Musicie oczekiwać, pamiętajcie. Dzwonicie wtedy, kiedy zacznie się drzeć tutaj jabłko Timer. Ogólnie tak, jeśli się okaże... Ale ta płyta była lutowana. Kurde, wydaje mi się, że widz chyba nie do końca wie, jaki ma telefon. I co ten telefon przeżył. Coś mi to śmierdzi tutaj. Nie patrzyliśmy jeszcze pod mikroskopem, ale to wygląda tak, jakby tutaj... Na pewno było lutowane, na bank. Zaraz wam pokażę, jak się wywali. No i już się wywalił. No to tyle z tego, czyli softowo tego nie postawimy. To nie soft, przykro mi. Albo i nie przykro, bo będziemy mieli co robić. Ale klient chciał, widz, chciał informację o informację o tym, jeśli miałbym coś lutować, to wcześniej info, tak? Także nie będziemy dzisiaj w stanie nic zrobić, jeśli chodzi o lutowanie. Słuchajcie, no płyta była lutowana, bo zdjęta, po pierwsze jest zdjęta tutaj naklejka, po drugie odklejona jest tutaj, no po drugie widać, że tutaj coś tu było robione. Tutaj trochę podniszczone jest gniazdo. Kurde, szkoda. Tutaj coś jest. Humer. Inwede pytał zawsze o BMS-a. Ale doczeka się. Doczeka się, bo już zebrałem informacje na materiały i będzie robiony. Nie będzie to jakiś długi materiał, ale będzie. Jeśli chodzi o środowego live'a, tak. Na ten moment na pewno do końca roku. I w pierwszym początku stycznia robimy środowe live. Około tygodnia czasu, Grigor. Tutaj brak tej takiej blaszki, co tu powinna być. Też jej nie ma. No tutaj to wszystko na pewno było wyciągane, bo jak robili klapkę, to powinni to wyciągnąć. Bateria jest moja. Także ją zabieram. Sobie to już też mogę schować. No zobaczymy. No na pewno pytanie, bo było lutowane i pytanie, czy było lutowane przez ten serwis, czy było lutowane przez kogoś wcześniej, na przykład przez poprzedniego właściciela tego telefonu. No ale no pytanie też, jaka historia jest tego. Przydałoby się, żeby właściciel pojawił się na live'ie, ale no pomimo tego, że go poinformowałem mailowo o tym live'ie, to no nie ma go. Nie ma go. Słuchajcie, zobaczymy, co tutaj się dzieje. No to wszystko no było wyciągane, było wyciągane. No dobra, no tam korpus korpusem, no. O, tutaj jakiś zaginiony kondensator jest. Jesteś tutaj. Znalazłem cię.
No i co więcej? No i nic więcej, no. Korpus jak korpus, no. Co tu więcej gadać na ten temat? Teraz płyta. Zaczniemy tą płytę. Zaczniemy ją z tyłu, ale wydaje mi się, że skoro wyjmowali wszystko, to wyjmowali z tą płytę, także ona nie jest tu gdzieś tam uderzona, nie widać przynajmniej, żeby były jakieś ślady uderzenia. No Hummel, no na ten moment, na chwilowo musimy, chwilowo tak musimy zrobić. Niby to jest odcięte, ale kurde, no nie wiem, czy to było lutowane. Powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć. O, nasz Wise Apple. Siema Dario. Nie, było lutowane. Siema, siema. Było lutowane, bo jest jakiś topnik taki, to widać w środku. Ale tak, słuchajcie, skoro był wymieniony wyświetlacz, była wymieniona szyba, no jest duża szansa, że albo jest coś z pamięcią, albo coś z prockiem. Tu gwinty są całe. W miarę. Tutaj mnie tylko ten zastanawia. Nie, myślałem. Tak wyglądało przez chwilę, ale jest spoko. No, raczej tutaj nie ma jakichś takich wielkich oznak uszkodzeń. Tego wariata to mogę wyłączyć, po cóż on ma tak drzeć tego ryja nade mną. No tu jest wszystko w topniku, no tu jest topnik w środku. Tu jest topnik, tutaj to nic nie było ruszane. No tutaj troszeczkę gniazdo uszkodzone, no to z takich wizualnych rzeczy. No to też jest problem tego rodzaju, że nie mogę totalnie nic zrobić, dopóki nie uzyskam zgody od właściciela. Czyli nie ma sensu, żebym to teraz lutował, ani nawet próbował. Chociaż... No wypadałoby, no ale no... Muszę wpierw to wycenić klientowi, tak? Czyli musi znać cenę i wtedy ewentualnie zweryfikuje swoje możliwości finansowe. No bo są dwie opcje, albo pamięć, albo procesor tak naprawdę. No tutaj więcej za bardzo nie ma co szukać. Pytanie tylko, jaka była historia tego telefonu? No miał być nierobiony, tak? Miała być tylko tylnia klapka zmieniana, ale telefon znowu nie upadł. No to pytanie, czy on nie był kupiony już ze zbitą klapką? No ale to co? No to wiadomo, przecież jak zbita, to musiał upaść. I tyle, no. I zastanawiam się, jak to teraz mądrze ugryźć. W 936D, nawet nie wiem, jakie to są groty, 936D. Ciężki temat. Do lutowania iPhone'ów chyba mało się nada, ale ogólnie do serwisu ogólnego takiego, no myślę, że coś tam można zrobić, ale o mikrolutowaniu zapomnij raczej. O! Jest! Jest Maksymilian, dobra. Mamy cię. Słuchaj, no telefon ogólnie jest. Opowiedz nam, napisz w komentarzu, jaka jest historia tego telefonu, bo on już był lutowany, wymieniany był też wyświetlacz. Wyświetlacz jest zamiennikiem. Płyta na pewno była lutowana też przez kogoś.
No i teraz trzeba by poszukać tej usterki. Albo pamięć, albo procesor. Tutaj więcej chyba nie będzie. Zaczniemy oczywiście od pamięci. No ale teraz pytanie o stan faktyczny tego telefonu. Jak to się stało? Chłopaki, klient, widz jest na czacie. Maksymilian Bilski przed chwilą napisał. Dajmy mu się wypowiedzieć. Jezu, chociaż dzwoniłem czasami do klientów po 20, ale tak już trochę, tak trochę, trochę weird, nie? Rozdzwoni jakiś chłop z serwisu o 20. No to jakbyś mógł napisać, co z tym telefonem, jak to jest, czy on był faktycznie, czy wiesz o tym, że on był robiony, czy wiesz o tym, że był wyświetlacz zmieniany, jak to się stało, bo w tym momencie wykluczyliśmy wszelkie taśmy, peryferia i nie idzie tego softu postawić i tutaj no kwestia jest raczej pamięci, ale no trzeba by ją lutować, prawda? Marcin, no 210-115, no to jest dobry wybór na mikrolutowanie. Nie, połówki tu nie mają w ogóle żadnego związku. O, właśnie, Maksymilia, może zadzwonię do ciebie i po prostu opowiesz wszystko, co? Czy wolisz napisać? 210 też są spoko. 245 to już mógłby być problem, bo trochę to są takie dużawe. Ale 210 spokojnie zrobi się dużo, bardzo. Wszystko się zrobi 210. No 115 jest dużo na pewno precyzyjniejszym grotem i rączką. Ale na 210 bez problemu się zrobi wszystko. A nawet ma się większe pole do popisu przy jakimś czyszczeniu układów, czy czyszczeniu płyt, prawda? Dobra, to dzwonimy. Chyba będzie najszybciej. Maksymilian, możemy zadzwonić do ciebie? Możesz być na głośno mówiącym, czy nie? Daj mi znak teraz tutaj w komentarzu. Bo jak nie, no to nie będę dzwonił. A tak to byś nam powiedział, co i jak z tym. Byłoby nam prościej wszystko ogarnąć. Siema, siema. Słuchajcie, jabłko Timer cyka i powiem wam szczerze, że niewiele zostało. Szykujcie telefony, trzymajcie je w pogotowiu. Bo to zaraz będzie. Moment. Kamil, kielicha se walnij. Chociaż nie jestem za piciem w pracy. No ale ciężko, nie wiem. Może trzeba się jakoś odstresować. Może jakiś... Nie wiem. Wiem, Maksymilian, ale pytamy, czy mogę do ciebie zadzwonić. Czy mogę do ciebie zadzwonić i włączyć na głośno mówiące? Za Nant jest to 700 zł. Jeszcze kwestia pojemności. No mam nadzieję, że to jest 64 giga. Jabłko Timer zadzwoni. W momencie, w którym zadzwoni Jabłko Timer, czyli usłyszycie tutaj drącą japę
drącą się japy jabłko Timera, to dzwonicie na numer podany pod streamem. Numer podany pod streamem. I osoba, która się do mnie dodzwoni i będzie na głośno mówiącym, chwilę pogadamy, dostanie ode mnie gadżet. A jaki nie wiadomo, to wylosują widzowie na koniec. Będzie wiadomo, będziemy wybierać. Wiem, Maksymilian, że jesteś na live, tylko chciałem się spytać, czy mogę do ciebie zadzwonić na głośno mówiącym teraz, żebyśmy pogadali. Byłoby mi prościej się czegokolwiek dowiedzieć, niż czekać na twoją odpowiedź na czacie. Ach, ciężko się dogadać. Albo weź sobie zwiąż ręce jakimiś... zwiąż sobie jakimiś paskami, żebyś miał ograniczone ruchy czy coś, nie wiem, ciężko powiedzieć. Najpierw to chyba się odstresował, może się stresujesz za bardzo, niepotrzebnie. Oj. Siema, siema wszystkim dochodzącym. Dobra, to ostatni raz. Możemy dzwonić, czy nie możemy? Dobra. Wydaje mi się, że Maksymilian się wstydzi. Nie ma żadnego problemu. Rozumiem to. Dobra, to inaczej. Pamięć kosztuje 700 zł. Naprawa, jeśli się uda. Jeśli się nie uda, to będzie to kosztować 200, tak? Za czynności serwisowe. I teraz pytanie za 100 punktów, tak? I czy działamy, czy nie działamy? Siema, siema. No to decyzja, bo mamy tutaj jeszcze jakieś, no niewiele, może nie niewiele czasu, ale nie będziemy siedzieć do nocy, także szybka decyzja. Robimy tą pamięć, czy nie robimy? To jeszcze bym zdążył ją zrzucić dzisiaj i wyczyścić i wrzucić drugą. Krzysztof, bierzemy 200 zł za czynności serwisowe, bo jeśli o to mówisz, że nie ma to jak brać pieniądze za coś, co nie jest zrobione. Bo muszę tą pamięć wylutować, muszę wlutować drugą i tracę swój czas, tracę materiały, tracę prąd, tracę wszystko, tak? Jest to próba naprawy, klient się na to godzi i klient jest o tym informowany. To nie jest jakaś opłata, która jest randomowo rzucona z dupy. Po prostu. Takie są zasady i tyle. Nie mam Caritas w nazwie, ani nie dostaję dopłat rządowych. Także w ten sposób niestety trzeba to realizować, bo inaczej się nie da. Nie, tu chodzi chyba o OK, o to, że mam naprawiać. Na pewno, a czy chodzi. Maksymilian, napisz mi, tak? Mogę. Możesz zadzwonić. Napisz mi tak. Napisz, zadzwoń do mnie. Bo mi się wydaje, że on chciał, żeby naprawiać. Ale żeście się uparli, ale żeście się uparli. Dobra, już. Aż jesteście normalnie gałgany takie. Halo? No halo, cześć. Będzie łatwiej się dogadać. Cześć. Słyszysz mnie teraz? Tak, słyszę, wszystko okej, no. Okej.
poszedł, tak? Ten telefon, generalnie tak jak widzę, tam go próbujesz jakoś uruchomić, tak? Nie wstaje na tym nie da się tego safta ogarnąć. Nie da się. No generalnie on był w serwisie, wymienili te plecki tylnie i mówili w ten sposób, że podłączyli, wiesz, zasilacz i po jakimś czasie on po prostu raz się włączył, a później się jakby już, wiesz, tam niby poruszyli lekko do tym wyświetlacza, tak się tłumaczyli. Mhm. I się po prostu, wiesz, zresetował i złapał tą pętlę, jabłko, nie, i nic więcej, więc... Nie wiem, czy tam było coś lutowane, bo oni mówili, że płyty nie rozklejali, nie rozlutowywali. Ale skąd masz ten telefon w ogóle? To jest od nowości twój, czy jak? Nie, to jest w ogóle telefon dziewczyny i ona go kupiła też od jakby takiego znajomego tam, w ten sposób. No bo to był wymieniany wyświetlacz, jest też inny. On tą szybkę z tyłu, ale działał normalnie, tak? Rozumiem. No, opcje są dwie, albo ten procesor, albo pamięć, tak? No, trzeba by zacząć od tej pamięci. No, procesora to się raczej nie będzie opłacać to robić, bo to jest X. Jakby to był jeszcze jakiś tam wyższy model, to... Nie, no jasne, może tak. Wiem, o co chodzi. Z tą pamięcią to pewnie też trzeba wylutować i pewnie tam, nie wiem, jakoś zaprogramować. Tak? Znaczy, ja będę ją programował i wrzucę nową pamięć, tak? To już w drugą wstawię. Aha. I to pewnie koszta, nie wiem, rzędu 500-600 pewnie, nie? Jakoś tak? No cennikowo 7. Aha, cennikowo 7. Nie, no to wydaje mi się, że chyba nie ma sensu, bo ten telefon też, jak widać, sam widzisz tam stan jego, nie? To... No ale normalnie zapłaciłeś za tą tylnią klapkę i tyle? I oddali ci niesprawny telefon? Tak. No powiem, tam oddali jakieś, wiesz, pieniądze za to i po prostu powiedzieli, że muszę sobie jakoś poradzić, bo oni nie są w stanie z tym zrobić. A, rozumiem. No nic, teraz chociaż klapka wymieniona. No. Dokładnie. Słabe pocieszenie. No, czyli co, ty sugerujesz, że raczej nie da się tego jakoś obudzić, nie wylutowując Nanda, tak? Nie, tylko nie. Pewnie trzeba będzie... Nie, bo próbowaliśmy wszystkie, odpięliśmy wszystkie taśmy, robiliśmy tego softa, no tutaj... I bateria się przebita jest, o, to jest kolejna sprawa. Aha. Bateria jest przebita. Uszkodzili, bo tak jak widziałem tam na live, to brutalnie trochę do tego telefonu, tak jak widziałem tam. No jest dziura w baterii, także i bateria jest do wymiany, także chyba wydaje mi się, że tutaj w ten telefon to trzeba by, no może nie tysiaka, ale no wpakować te 900 zł przynajmniej. Mhm. Nie, to się nie opłaca, wydaje mi się, nie opłaca się w ten sposób tego chyba robić, no. No może i racja. No to słuchaj, inaczej. Może na spokojniejsze zastanów się, ja go na razie zostawię. Nie będę go znaczy ja go tam poskładam pi razy drzwi. Dobra. Zastanów się na spokojnie i daj mi nawet znaka, nie wiem, mailowo czy coś jutro. Dobra, okej. Okay. No w porządku. Dobra, no to dzięki za rozmowę. Dobrze, będziemy w kontakcie, to dzięki. Cześć, cześć. No i tyle. Udało nam się dogadać. Dużo prościej niż na czacie było. Maksymilian się zastanowi. Zobaczymy. Nie, bomba tyka cały czas. I powiem wam szczerze, że położę ją na chwilę trochę bliżej, żebyście dobrze słyszeli, jak będzie drzeć się. Ale mogę wam powiedzieć, że to naprawdę już, prawie. No kurde, no szkoda, że nie uda się go naprawić. Była próba. No szkoda, że tak wyszło, ale też może być tak, że telefon no był po upadku, tak? No bo był, no. Musiał być. Nie, jabłko Timer będzie właśnie dzwonił zaraz i to naprawdę będzie już, także kto ma telefon przyszykowany, kto ma wbity numer, no to słuchajcie... Nasłuchujcie, bo to będzie zaraz.
Sonic, film będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu przed świętami powinien się film pojawić z JCD, z naprawy iPhone'a 12 Pro. To będzie druga część tego materiału, który zrobiłem jako pierwszy. Tamten telefon niestety musiałem już oddać, ale to będzie takie uzupełnienie i powiem wam tutaj przedpremierowo, że się udało, tak? I ruszyło. Ale więcej nie będę mówił. Obejrzyjcie materiał. Mam nadzieję, że w piątek wieczorem albo w sobotę do Wigilii będziecie mogli sobie obejrzeć fajny materiał. Zadzwoniło, nie wiem, czy słyszeliście to. I teraz czekam. Oczywiście ten, kto dzwoni, zgadza się na to, żebym pokazał numer telefonu na live'ie i gadał przez głośno mówiące. Także pamiętajcie, jeśli dzwonicie do mnie, to zgadzacie się na te warunki. Żeby tak było gwoli ścisłości. No i czekam, czekam. Czekam na wasze telefony. Czekam na państwa telefony. O! Mamy pierwszy dzwoniący. Jak po raz drugi? No, to jest nieuczciwe. Nie mogę wygrać po raz drugi nagrody? No nie, no musisz dać komuś innemu wygrać, no. Dobra, no to dam. To Dobra. pozdrawiam No, Lampa i... dzięki, cześć. Cześć. Dobra, czekamy na kolejnego dzwoniącego. Kto teraz zadzwoni? O! Halo, halo, witam szczęśliwca. Halo, halo, słychać? No witam, cześć, no. No, to super. No to wygrałeś. Jeszcze nie wiadomo co, ale coś na pewno wygrałeś. To się okaże na koniec streama. No coś przebija, powiem szczerze. Słucham? A coś przebija tutaj do streama. O, a to musisz wyciszyć, bo to nie u mnie jest. Dobra, jest już w porządku. No, także mówię, że wygrałeś coś, tylko jeszcze nie wiadomo co, bo co będzie, to dowiemy się, jak będę zliczał, ile osób wybrało jakiś tam numerek, ale coś na pewno fajnego z tego się wybierze. No super, niespodzianka. No to dobra, słuchaj, no to co, no to gratuluję i no i do usłyszenia. No wielkie dzięki, pozdrawiam, Cześć, wszystkiego dobrego. cześć. No na razie, cześć. No i udało się, słuchajcie, no mamy tutaj pierwszego szczęśliwca. Tutaj oczywiście nam się tu młody wbił. Już nie odbieramy, już nie odbieramy, już nie dzwonimy. Zostawmy to na następnego streama. Ale jaja, kurde, młody się dodzwonił drugi raz pod rząd, no to jest skubany. Dostał już jedno, jeszcze drugie. Zacznij, słuchajcie, to co teraz wygrała osoba, oczywiście zapraszam, koniecznie na maila potrzebuję informacje z danymi do wysyłki. No właśnie, Maciej, udało ci się drugi raz. Wszystko zależy od tego, kto... Jakie tam te numerki zostały wylosowane, ale tylko słuchajcie, tylko i wyłącznie 6 osób dzisiaj w ogóle chce uczestniczyć w losowaniu tego genialnego, nie losowaniu, wybieraniu tego genialnego, bezprzewodowego głośnika Bluetooth, który jest wodoodporny. Słuchajcie. Dlaczego nikt nie wpłaca? 5 zł na dzieciaki, tylko tyle potrzebujemy, tyle potrzebujecie, żeby zostać wybranymi. Ewentualnie do tego, żeby zdobyć taki oto głośnik. No i oczywiście macie teraz wpływ na to, co dostanie osoba. W sumie, kurczę, zapomniałem, nawet nie zapytałem się o imię i nazwisko. Osoba, która dodzwoniła się do mnie, dostanie właśnie prezent, który tutaj jest pod tym numerkiem. Czyli w momencie, w którym piszecie komentarz, dajecie też numerek od 1 do 5, i wtedy ja sprawdzam, których numerków jest najwięcej. I ten numerek otrzyma osoba, która się do mnie dodzwoniła. I tutaj są jakieś fajne prezenty, o których ja nawet nie wiem. Bartek tylko wie. Bartek wie, bo on to tutaj wpisywał. On tutaj nam zajmuje się naszymi tutaj konkursami. I to on najlepiej wie, co tutaj w środku jest. Siedem razy siedem, tak, pykła. Ostatecznie mogę zdradzić przedpremierowo, że to będzie spoiler, tak, pykła. Tam też pykła, tylko okazało się, że były dwa układy uszkodzone. To widzicie, ciekawostka, nie? Że układy były dwa pod rząd uszkodzone. To nie były kulki, to nie było nic tam, co ludzie twierdzili, że nie umiem lutować i coś tam. Powiem wam ogólnie, bo już nie będziemy nic naprawiać, bo nawet nie mam nic do zrobienia, tak naprawdę. Możemy chwilę pogadać. I powiem wam szczerze, że ostatnio tak zacząłem czytać te komentarze na YouTubie, co dostajemy. O, Kamil, łapa w górę. Jest, mamy dwójeczkę.
I słuchajcie, dostałem komentarz do materiału ze szkoleń. Słuchajcie. Tylko słuchajcie, ten napis z dwójeczką, z jedynką, to w komentarzu przy wpłacie, tak? Czyli piątaka wpłaca się na dzieciaki i wtedy musi być ten numerek. Kurde, to następny raz. Słuchaj, będzie jeszcze tak wiele okazji, żeby być tutaj na streamie. Myślę, że wybierzemy jeszcze, zrobimy jakieś ciekawe takie inicjatywy, także na pewno każdy będzie miał możliwość coś zdobyć i pogadać przy okazji. Nie wiem, czy znajdę ten komentarz. Nie znajdę teraz tego komentarza. W każdym razie jeden. Przemek, a gdzie numerek? Łapa w górę oczywiście dla ciebie. Ale gdzie numerek? Nie ma numerka. Dopisz w komentarzu. Dostajesz ode mnie taką zgodę na napisanie w komentarzu numerka i będzie on się liczył do ogólnej puli. Tylko ja muszę sobie to zapisać. No nie, i znowu też Michał, łapa w górę. Zajebiście, super. Bardzo się cieszę, ale zapominacie o numerkach. Potrzebuję numerki. Jest, Red Fox, łapa w górę. O, słuchajcie, i od razu się zrobiło inaczej. Siema, siema. Michał, nie wiem, czy mówiłem siema, ale siema. Kurde, no. Trochę żałuję, że nie zrobiliśmy tego telefonu. Ale w ogóle on nie ma śrubek w środku. O kurczę, Mr. Cookie, łapa w górę dla ciebie. Zdrowiej, życzymy ci dużo zdrowia. Nie daj się. O, super, jedynka. Kurde, muszę pozapisywać to. Przemek, nie może być siódemka, od 1 do 5. O, jest, Sławek, łapa w górę dla ciebie. Od 1 do 5. Nie, Michał też, od 1 do 5. Nie ma aż 6 nagrod. Nie, to z tą zgodą to tak śmiechowo. Nie wiedziałem, zabrakło mi słowa. Nie wiem, coś, miałem w głowie coś, co chciałem powiedzieć i nie wyszło. Siema paso. Zgodę, głupio to wyszło. Przepraszam. Artur, kiedy jakiś maczek na live'ie? No myślę, że może i niedługo. Myślałem, żeby w moim zrobić materiał o update'cie tego dysku twardego. Michał, dobra, piąteczka. Dobra, Przemek 3. Super. Okej, okay, czyli tu mamy to. O, Zbigniew Tuchowski, super. Łapa w górę dla ciebie i mamy też trójeczkę. Oj, coś czuję, że tych trójek dzisiaj chyba tak najwięcej jest. Ale znowu, posłuchajcie, chyba w zeszłym tygodniu też były trójki. Coś kombinujecie. I od razu lepiej ta lista wygląda. I mamy 1278 zł tego. Tak, znaczy wstępnie wygląda na to, że to jest problem z Nandem, ale niestety właściciel nie bardzo chce go robić. Także jeszcze do zastanowienia to jest. A w tym momencie go po prostu złożę, żeby mu było dobrze. Ale wstępnie tak, wstępnie nad. A widzisz.
przykład tutaj akurat po zmianie tylnej szybki, tak trochę liczyłem na to, że tak będą jakieś taśmy. Chyba 64 giga. Strzelam. A ten kondensator to, szczerze powiem, nie wiem. Nie widziałem tak na pierwszy rzut oka, żeby gdzieś go brakowało z wierzchu. Okej, 15,748. Czyli to będzie odsyłka. Tutaj mamy tą jedenastkę biedną. Też miałem dzisiaj telefon do zrobienia jedenastkę na baseband, a się okazało, że jest tak rozjebany, że po prostu szok, nie? W środku. Ktoś się tam do niego dobrał i... Niestety. Dam notatkę, 15,748. Okej, to mamy z głowy. Okej. Tak sprawdzę, co ja to jeszcze mam, ale nie będziemy za bardzo się z tym grzebać. To jest świeżaczek. To jest coś takiego. A to co to jest w ogóle? Kurde, trzy telefony mi zostały do zrobienia. Trzy telefony! Nie pamiętam, kiedy miałem do zrobienia tylko trzy telefony. Znaczy leci do nas kilka, bo mam takich, co nie doleciały do nas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć telefonów jest w drodze, także... Ale to znaczy, że żeśmy się trochę obrobili. 15,747. A, dobra. Nie, to nawet nie chcę tego robić. Nie, nie, nie chcę, nie chcę! Takie coś, co mi leży już jakiś czas. Kolega mi kiedyś to podrzucił i chciał, żeby mu to polutować. I to już leży u mnie z 4 miesiące. Czemu nie działają donaty? I są tu jakieś urwane kabelki. A nie, gniazdo jest wyjebane. Jeszcze wyrwane kable są. Ja pierdzielę. Ale to rozdziugane jest. Nie mam nawet takiego gniazda. Nie, nie, to nie na dzisiaj. Jak nie mam gniazda, to nie będę się w tym bawił. To...
15757. 15757. Co my tutaj mamy? 15757. No to może być ciekawe. Możliwe, że może byśmy za tydzień go zgarnęli, ten laptop. To jest MacBook Air M1. Laptop resetował się średnio co 5-10 minut. Po wizycie w iDream trafił do nas z uszkodzonej płytą główną. Sprawdzanie, czy nie był zalany, wymienia pasty po zdjęciu. Po tej czynności laptop przestał się wyłączać, działał 3 godziny. Po wyłączeniu za każdym razem pokazuje, że nie widzi partycji rozruchowej. Jak uda się uruchomić z recovery, to wstaje i czasem działa do czasu, aż się go nie wyłączy. Potem znowu pokazuje brak partycji rozruchowej. Śmierdzi mi to troszeczkę problemem z pamięcią, z dyskiem twardym, tak? A tam są pamięci lutowane jak NAND w iPhone'ach. Może to być w tym problem, a może być też problem w połączeniu procka z płytą. Tak też może być. Może za tydzień zrobimy go na live. Co sądzicie? MacBooka Air M1 do zrobienia na live. Akurat mam nawet do niego pamięci, żeby włożyć. To może być dobry temat. Co o tym sądzicie? Dajcie znać, czy za tydzień mam go szykować na live'a. MacBook M1, problem prawdopodobnie z dyskami SSD. Słuchajcie, nie będziemy chyba przedłużać, bo ja też powiem wam szczerze, że chętnie bym poszedł spać. Jezus. Uflogany jestem. Robimy tak. Po pierwsze, wybieram osobę, która wygrała ten oto zacny, zajebisty speaker, tak? Czyli kończymy w tym momencie już zapisy. Ja wchodzę na Tipo i sprawdzam, kto tutaj zasłużył dzisiaj od wujka Łukasza na taki oto prezent, żeby komuś się dobrze grało na święta. Słuchajcie, będzie Wigilia, możecie odpalić ten głośnik, puścić kolędy, no po prostu zajebista sprawa. Ja bym się nie zastanawiał. Płatności, spis wiadomości i sprawdzamy ogólnie, po pierwsze sprawdzamy inaczej, wpierw sprawdzimy to, czyli jakie wiadomości, ile najwięcej było numerków, ale już to widzę, 3, 3, 3, 3. Jeden, dwa, kurczę. Tu jest 1, 2, 4, 5. I tu mamy 3, 5. Kurde, no i znowu trójek najwięcej. Słuchajcie. Rafał, dobrze, w przyszłym tygodniu. Obiecuję, że będzie dłuższy live w przyszłym tygodniu, ok? W tym okresie noworocznym, nowoświątecznym i w ogóle. Ale powiem szczerze, że chodzę ostatnio spać koło pierwszej, wstaję o 6 i po prostu jestem tak niedospany, że po prostu szok. Czekam tylko, aż będzie w końcu sobota i po prostu nie będę musiał nic robić. Chociaż nie, jest Wigilia. My God! Ale potem jest niedziela. Może coś nagram, jakiś materiał jeszcze przez święta. Zobaczymy. To zrobimy dłuższego live'a w przyszłym tygodniu, dobra? Z tym MacBookiem M1, bo z nim nam na pewno zejdzie dłużej. Także myślę, że spokojnie do tej 22, 23 sobie posiedzimy. To macie u mnie jak w banku, w warszawskim banku. A dzisiaj pozwólcie mi przeżyć ten dzień. Ja w ogóle jeszcze od tej pogody, że taka splucha. Już wolałem, jak był mróz i było tego pełno śniegu. To było zajebiście. Naprawdę, podobał mi się ten śnieg, bo Subaru, powiem wam szczerze, się zapierdziela. Siema, dysk SSD. Zapierdzielać, tak, wszyscy jechali powoli, a ja jak zapierdzielałem, aż się kurzyło po prostu spod kół. Rewelacja, nie? Także po pierwsze, osoba, która do mnie dzwoniła, niestety nie znam twojego imienia, ale tutaj jest numer 3. I co mamy w wariaciku numer 3? A, to racja, dobrze pamiętasz, łapa w górę dla ciebie, już mi się chłodzi, tam jakiś jacka mam, co prawda to nie jest jakaś tam wyższa półka, ale czeka. Słuchajcie, co jest w... O kurde, rewelacja! Zobaczcie, słodkości! Czyli osoba, która się do mnie dodzwoniła, dostanie słodkości. Jakie słodkości? Możesz się tylko domyślać, na pewno będą słodkie, także gratuluję i czekam na maila z danymi do wysyłki.
To jest temat, mamy załatwiony, czyli słodkości udało się zdobyć tutaj osobie, która się do mnie dodzwoniła. A teraz wybieram kogoś, kto otrzyma mega, super, hiper wireless speaker, Bluetooth i waterproof i w ogóle wszystko, tak? Czyli z osób, które wpłaciły piątkę na dzieciaka, zalajkowały i zasubskrybowały kanał, to właśnie dostajecie ten oto fajny, naprawdę fajny, taki ciężki. Jak jest ciężki, to znaczy, że dobrze. To będzie fajnym wybranym. I kto dzisiaj, kto na święta dostanie fajny prezent? Kto dostanie fajny prezent, to się zaraz okaże. I wybieram. Wybieram. Wiem, kogo wybiorę. Zembol, masz ode mnie. To jest ode mnie dla ciebie. Ten oto wireless. Będziesz myślał o mnie, jak będziesz grał muzykę. Bo ty jesteś muzykalny, tam DJ, te sprawy. Słuchaj, to dostaniesz ode mnie takiego speakera. Wybieram dzisiaj Zembola, naszego Raptusa, bo Raptusy też mogą oczywiście wygrywać. Słuchajcie, jakbym miał dużo gadżetów, to ja bym wszystkim wam te gadżety dał. Naprawdę, uwierzcie mi. Ale mam tylko jeden na tydzień i mogę tylko jedną osobę wybrać. A jest was tak dużo, Zembol dostaje ode mnie Bluetootha, tak? Nie jest to jakaś wyższa półka, nie jest to JBL ani coś, ale Raptus dostanie... Zawsze dużo komentujesz, zawsze dużo wpłacasz pieniążków na dzieciaki, zawsze można na ciebie liczyć, także wydaje mi się, że wybór ciebie dzisiaj jest naprawdę fajny i na święta będzie fajny, a pozostałe osoby oczywiście będą miały szansę zdobyć takie oto nagrody, jak taki między innymi głośnik, bo tam jeszcze troszeczkę mamy takich gadżetów sponsorowanych przez firmę, to po prostu będziemy to wszystko wybierać. No to co? Słuchajcie, bo nie będziemy się widzieć prawdopodobnie przed świętami. Życzę wam wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, żebyście się nie pozabijali z rodziną w tych czasach wigilijnych, na święta. Zjedzcie dobrze, odpoczywajcie, dostańcie dużo fajnych prezentów, niech się dzieje magia i też tego, żeby zwierzęta mówiły i w ogóle tam się co tam działo. Nie jestem zbyt w tym zaznajomiony, ale ja wiem, że sobie odpocznę i mam nadzieję, że sobie posiedzę, nikt nie będzie mi truł dupy. Odbębnię, co mam odbębnić i będę mógł posiedzieć i odpocząć w domu, nie myśleć o niczym. Widzimy się za tydzień w środowym live'ie. Zrobimy tego MacBooka M1 z tą pamięcią. Z dyskiem przynajmniej, zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. I co? I czekajcie na materiał. Jak dobrze pójdzie w piątek, maksymalnie w sobotę powinien być ten nowy materiał z tego JCID. Zobaczycie, jak to wyszło. 12 Pro udało się wstępnie zrobić, a jak było, to zobaczycie. Także jeszcze raz dzięki wszystkim, do zobaczonka i z raptusowymi pozdrowieniami, wasz Łukasz. Wesołych wszystkim. A przed nowym rokiem będziemy sobie składać noworoczne życzenia, a po nowym roku będziemy się umawiać na